Cześć, witam w dębowej chatce. Vermont to stan w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, położony w regionie Nowej Anglii. Nazwa stanu pochodzi od francuskiego Le Vermont, czyli w dosłownym tłumaczeniu Zielone wzgórza. Tereny tego stanu pierwotnie zamieszkiwali Irokezi, Algonkinowie i Abenakowie. Na początku XVII wieku na tych terenach zaczęli osiedlać się Francuzi, a 100 lat później Anglicy. Historie o duchach, czarownicach, tajemniczych miejscach i paranormalnych wydarzeniach istnieją tutaj od stuleci. Jednym z popularniejszych nawiedzonych miejsc w Vermont jest most Gold Brook Covered Bridge, zwany mostem Emily został on wybudowany w 1844 roku. Jednak pierwsza zmianka o tym, że dzieje się na nim coś dziwnego, pochodzi z 1968 roku. Podobno widywany jest na nim Duch Młodej Dziewczyny o imieniu Emily, która popełniła na nim samobójstwo. Sęk w tym, że nie ma żadnych historycznych dowodów na to, że dziewczyna o takim imieniu w ogóle kiedykolwiek istniała. Tak więc ciężko powiedzieć, co to dokładnie jest. Świadkowie donoszą, że widzieli białą zjawę podobną do ducha. Niektórzy twierdzą, że podczas wizyty w tym miejscu ich samochody zostały porysowane, jakby ktoś podrapał je paznokciami. Zadrapania te mają pojawiać się również na skórze śmiałków którzy wybiorą się tam pomiędzy północą a trzecią nad ranem. Takich miejsc w Vermont jest mnóstwo. Są to między innymi budynki uniwersytetów, jeziora, mosty, zajazdy, hotele, muzea czy zwykłe domy. Czyli w tak małym stanie praktycznie każde miasteczko ma jakieś miejsce, w którym dzieją się paranormalne rzeczy. W sekcji komentarzy pod jednym z filmów sugerowaliście omówienie spraw z tzw. trójkąta Bennington i ich podobieństw do Missing for One Sama fraza trójkąt Bennington została wymyślona przez amerykańskiego pisarza Josepha A. Sintro i określała południowo-zachodni obszar stanu Vermont, gdzie w latach 1945-1950 w tajemniczych okolicznościach zaginęło kilka osób. Nie jest jasne, jaki dokładnie obszar obejmuje ten hipotetyczny, tajemniczy trójkąt, ale rzekomo koncentruje się on na górze Glastonbury i część lub większość terenu miast bezpośrednio ją otaczających zwłaszcza Bennington, Woodford, Shaftesbury i Somerset. W przeszłości w Glastonbury wydobywało się węgiel, a okoliczne lasy dostarczały duże ilości drewna. Jednak pod koniec XIX wieku węgiel zaczął tracić na znaczeniu i miasteczko powoli pustoszało. Postanowiono więc przekonwertować je na ośrodek wczasowy z kasynem, a linię kolejową do przewożenia węgla i drewna zmienić na kolejkę dla turystów. Jednak w 1889 roku potężne opady deszczu zmyły tory kolejowe z góry. Brak możliwości dojazdu do ośrodka, a także brak środków finansowych na odbudowę linii kolejowej przesądził o jego zamknięciu. Cały teren jest obecnie porośnięty gęstym lasem i tylko gdzie niegdzie można jeszcze zobaczyć ruiny zabudowań sprzed ponad 100 lat. Poza tym, na szlaku, który prowadzi na górę, można znaleźć dziwne kopce z kamieni. Nie do końca wiadomo, kto je tam ustawił. Badano je wielokrotnie i ich powstanie przypisuje się rdzennym Amerykanom. Jednak sami Indianie uważają to miejsce za przeklęte i nie wchodzili na Glasenberry. Twierdzili, że zamieszkują tam złe duchy, które sprawiają, że znikają tam ludzie. Według wspomnianego pisarza Josepha Sintro dziwne historie z tego obszaru są znane jego mieszkańcom od wielu lat. Jednak najbardziej tajemnicza to sprawa zaginięcia Polly Jean Weldon. Zaginięcia, które Sintro włącza do tych tajemniczych, obejmują pięć spraw z lat 1945-1950. Wspomnianą Paulę Weldon oraz Maddie Rivers, Jamesa Tedforda, Paula Jepsona i Friedelane. Powstało na ten temat wiele teorii. Jedni uważają, że to obce istoty porywają tam ludzi. Inni, że odpowiada za to widywany według artykułów z New York Times od 1879 roku Bigfoot z Vermont. A jeszcze inni przekazują sobie od wielu lat miejską legendę o tym, że powodem zaginięć jest noszenie przez ofiary odzieży w czerwonym kolorze. Cztery z tych spraw znalazły się w książce Missing 411 Eastern United States, czyli wszystkie opisane przez Sintro oprócz zaginięcia Jamesa T. Forda. Poza nimi w książkach Missing 411. North America and Beyond oraz Missing411. A Sobering Coincidence opisanych jest sześć innych spraw. Zaginięcie wspomnianego Jamesa Tedforda jest tajemnicze, jednak udało mi się znaleźć tylko jeden artykuł prasowy opisujący tę sprawę. Dostępnych jest również kilka materiałów na różnych stronach internetowych, Aczkolwiek nie mogłem znaleźć źródeł, na których bazowali ich autorzy. Omówię więc ten przypadek jako ciekawostkę. James E. Tedford był weteranem. Urodził się w 1884 roku w stanie Vermont. Niewiele jednak wiadomo o jego wcześniejszym życiu. W 1940 roku mieszkał w północnej części stanu Vermont w mieście Fletchertown. Razem ze swoją dużo młodszą żoną, Pearl. Kobieta miała 28 lat, a James 56. Tak więc różnica wieku była dwukrotna. Pewnego dnia wrócił on do domu, ale Pearl nigdzie nie było. Mężczyzna szukał żony wszędzie, jednak gdy nie mógł jej znaleźć, zawiadomił policję. Pearl nie zostawiła żadnej wiadomości. I nikt jej nie widział. Nie wiadomo, czy kobieta padła ofiarą jakiegoś przestępstwa, czy też dobrowolnie opuściła swojego dużo starszego męża. Niezależnie od przyczyny jej zniknięcia, po tym wydarzeniu James zaczął cierpieć na depresję i przeniósł się do domu emerytalnego dla żołnierzy w Bennington. Zapewne w związku z samotnością James często podróżował do różnych członków swojej rodziny. 1 grudnia 1949 roku mężczyzna po kilku tygodniach spędzonych z rodziną w mieście St Albans złapał dalekobieżny autobus do Bennington. Podróż drogą numer 7 przez porośnięty gęstym lasem obszar Green Mountain Wilderness Area trwał zwykle niecałe 8 godzin, jednak obfite opady śniegu spowodowały znaczne opóźnienie. Kierowca i 14 innych pasażerów autobusu zeznali, że widzieli starszego mężczyznę śpiącego na swoim siedzeniu po ostatnim przystanku przed Bennington, ale zanim autobus dotarł do celu, nie było po nim śladu. Nikt nie widział go opuszczającego autobus. Wszystkie jego bagaże nadal znajdowały się na półce, a na pustym siedzeniu leżał otwarty rozkład jazdy. Do dziś nie wiadomo, co się stało, gdyż nigdy go nie znaleziono. Czy wysiadł, jednak nikt go nie zobaczył? Wysiadł wcześniej, na przykład za potrzebą, i autobus odjechał bez niego? Czy też nigdy nie wsiadł do tego autobusu, a jedynie zostawił w nim bagaż? Niestety istnieje zbyt mało informacji, aby móc którąkolwiek teorię wykluczyć lub poprzeć. Tak jak wspomniałem na początku, klasyczne sprawy z tzw. trójkąta Bennington miały miejsce w latach 1945-1950. W książkach z serii Missing For One, one znajdziemy 4 z nich plus 6 innych. Dla utrzymania chronologii przedstawię je od najwcześniejszej z roku 1926 kończąc na tej z roku 2008 w kolejnym odcinku. W tym materiale omówimy sobie 5 z nich. Sprawa numer 1. Alfred J. Bishop. 28 lat. Zaginął 3 listopada 1926 roku. Alfred Bishop mieszkał w Fletchville. 3 listopada 1926 roku razem ze swoim przyjacielem Morisem Gallagherem udali się na polowanie do obszaru łowieckiego znajdującego się niedaleko miasteczka Reading w stanie Vermont. Mężczyźni wyruszyli wcześnie rano. Po dojechaniu na miejsce zaparkowali przy leśnej drodze i postanowili się rozdzielić. Umówili się, że o ustalonej porze spotkają się przy samochodzie. Polowanie trwało do godzin popołudniowych i Morris wrócił w umówione miejsce. Czekał on na Alfreda, jednak ten się nie pojawiał. Gallagher przeszukał obszar dookoła samochodu, jednak gdy godziny mijały, a jego kolega nie wracał, pojechał do Springfield, aby uzyskać dodatkową pomoc. Około 24 godziny po zniknięciu Alfreda poszukiwacze znaleźli jego ciało w bardzo dziwnych okolicznościach. 4 listopada Lewiston Daily zamieścił następujący opis miejsca zdarzenia. Ciało biszopa zostało znalezione obok opuszczonej drogi w lesie w pobliżu letniego obozu prokuratora generalnego Johna G. Sargenta. Dowody wskazują na to, że mężczyzna walczył o przetrwanie. Śnieg był ubity w odległości 60 kroków wokół ciała. Strzelba, płaszcz i rękawiczki biszopa były rozrzucone dookoła. W artykule stwierdzono również, prokurator stanowy powiedział, że był zaskoczony brakiem plam krwi na śniegu, a wstępne badanie nie wykazało żadnych ran na ciele mężczyzny. Ciało Alfreda zostało wysłane do autopsji. 6 listopada gazeta Bridgeport Telegram opublikowała artykuł, w którym opisano wyniki sekcji zwłok. Dzisiaj przeprowadzono sekcję zwłok Alfreda Bishopa z Fletchville i nie udało się rozwiązać tajemnicy śmierci młodego mężczyzny podczas środowego polowania. Sekcja zwłok nie wykazała żadnych zewnętrznych śladów przemocy. W dalszej części tego samego artykułu opisano obszar, w którym znaleziono Alfreda. Śnieg został zdeptany na znacznym obszarze. I wszystko wskazywało na straszliwą walkę o przetrwanie. Artykuła, które pojawiły się 6 dni później bo 12 listopada w gazecie Vermont Journal. Autorzy wskazują, że autopsja jako przyczynę śmierci wskazała rozszerzenie mięśnia sercowego. Nie wiadomo, czy śledczy, aby uspokoić opinię publiczną. Podali taką informację do prasy po pierwszej autopsji, czy też wykonano jeszcze jedną sekcję i to pomogło ustalić domniemaną przyczynę śmierci młodego mężczyzny. 18 listopada w gazecie Springfield Reporter ukazał się artykuł, w którym również podano, że przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. Co mogło spowodować zatrzymanie akcji serca u 28-latka? Czy miał on jakąś wrodzoną wadę, czy też coś wystraszyło go do tego stopnia, że jego serce przestało bić i w panicznym strachu, rzucając wszystko wokół siebie, czołgał się po śniegu, a następnie umarł? Sprawa numer 2. Alice Lorraine Baker. Rok i 8 miesięcy. Zaginęła 16 sierpnia 1937 roku. Państwo Baker mieszkali w Hudson Falls w stanie Nowy Jork. W sierpniu 1937 roku postanowili wybrać się na wakacje do domku letniskowego w górach które znajdowały się około 8 km na północ od Bennington w stanie Vermont. Bakerowie mieli trójkę dzieci, z których najmłodsza, Alice, miała rok i 8 miesięcy. Domek letniskowy znajdował się na odizolowanej bocznej drodze około 2 km od autostrady numer 7, która łączy Bennington i Ratland. Późnym popołudniem 16 sierpnia pani Baker musiała udać się do domu sąsiada i zostawiła Alice samą w domu. Wróciła 10 minut później i zorientowała się, że jej córki nigdzie nie ma. Szybko przeszukała teren wokół domu. Kilkukrotnie krzyknęła jej imię, ale nie otrzymywała odpowiedzi. Kobieta wróciła do domu sąsiada i poprosiła o dodatkową pomoc oraz powiadomienie policji. Po dwóch intensywnych dniach poszukiwań dziewczynki, funkcjonariusze wydali kilka interesujących oświadczeń. 18 sierpnia 1937 roku Telegraf opublikował artykuł zawierający serię cytatów. Pierwsze oświadczenie pochodzi od lokalnego konstabla Ralpha Younga. Może Alice nie odeszła sama do lasu? Obawiam się, że stało się jej coś innego. Szeryf hrabstwa Clyde Peck stwierdził w tym samym artykule, że jego zdaniem Alice Baker została porwana. Podczas prowadzenia akcji ratunkowej pogoda zmieniła się. Zaczął padać deszcz, a temperatura znacząco spadła. 19 sierpnia 1937 roku The Meriden Daily opublikował cytat z wypowiedzi szeryfa Peka: Ostatnie dwie noce były tak zimne, że dziecko nie mogło tego przetrwać. Następnie powiedział, że poszukiwacze nadal szukają Alice, jednak niczego nie znaleźli. W tym samym artykule stwierdzono: Poszukiwacze nadal przeczesywali okoliczne lasy wokół domu letniskowego Bakerów, lecz szanse na odnalezienie dziecka znacznie zmalały, gdyż nawet trzy psy tropiące nie były w stanie wyczuć śladu zapachowego dziewczynki. Poszukiwania Alice miały zostać zakończone 20 sierpnia, kiedy wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Wolontariusze przeszukujący rzadko używaną drogę leśną w pewnej chwili usłyszeli dźwięki przypominające jęki. Poszukiwacze przedarli się przez gęste zarośla i znaleźli Alice pod świerkiem. Dziewczynka była naga i siedziała na swoim jednoczęściowym niebieskim stroju przeciwsłonecznym. Dziecko zostało zabrane do rodziców, a następnie do szpitala. Lekarze, którzy zbadali dziewczynkę, stwierdzili, że za kilka dni będzie mogła się bawić, gdyż nie stwierdzono odwodnienia ani braku apetytu. Podsumowując, zaginięcie Alice pokazuje, że obszar w pobliżu Bennington był miejscem dziwnych zaginięć wiele lat przed tymi opisanymi ze sławnego trójkąta. Wiele pytań w tej sprawie pozostaje bez odpowiedzi. I dziwi fakt, że szeryf nie skomentował sprawy, lub że nie starał się jej jakoś wyjaśnić. Z artykułów prasowych jasno wynikało, że śledczy uważali, że z Alice stało się coś dziwnego. Twierdzili również, że dziecko zapewne zmarło z powodu niskich temperatur, braku wody, jedzenia itd., a także, że zostało porwane. Złożyli takie oświadczenie, gdyż dziecka nie było nigdzie w pobliżu domku jej rodziców. Miała zaledwie rok i osiem miesięcy. Nie była w stanie przejść daleko o własnych siłach. Podobnie jak w innych sprawach serii, psy tropiące nie były w stanie wyczuć śladu zapachowego. W jaki sposób Alice przeżyła cztery dni w lesie. Dziewczynka była rozebrana i siedziała pod drzewem na swoim kombinezonie przeciwsłonecznym. Nie była odwodniona, nie była głodna, nie miała śladów na ciele wskazujących na to, że doświadczyła niskich temperatur w nocy. Na ciele dziecka nie stwierdzono również śladów przemocy czy molestowania. Co w takim razie porwało małą Alice? Sprawa numer 3. Karl Herrick, 37 lat, zaginął 23 listopada 1943 roku. West Townsend znajduje się około 16 km na północny wschód od Bennington. Jest to wiejski obszar z gęstymi lasami, które otaczają okoliczne domostwa. Miasto znajduje się po wschodniej stronie góry Glasenberry. 23 listopada 1943 roku Karl Herrick i jego kuzyn Henry Herrick udali się do West Thousand na polowanie na Jelenie. W pewnym momencie Herrickowie rozdzielili się, a Karl nigdy nie dotarł do obozu. Henry niemal natychmiast powiadomił władzę. Pierwszej nocy po zaginięciu Karla zaczął padać śnieg, co znacznie utrudniło prowadzenie akcji poszukiwawczej. Akcja ratunkowa trwała trzy dni. Niestety przez ten czas nie udało się odnaleźć żadnego śladu pomyśliwym. Pod koniec trzeciego dnia kuzyn Karla, Henry, znalazł jego ciało na górze leżące na ziemi. Twarz mężczyzny była posiniaczona i miała zadrapania na dłoniach i ramionach. Na ziemi znajdowały się rzekome ślady ogromnego niedźwiedzia. Strzelbę Karla znaleziono opartą o drzewo 20 metrów dalej. Na ziemi, obok strzelby, leżał jeden wystrzelony nabój. Artykuł z 27 listopada 1943 roku. W Dunkirk Evening Observer zawierał następujące informacje. Pełniący obowiązki koronera Carlos Otis powiedział, że niedźwiedź podrapał głowę Henryka, ale zabił go ściskając. Płuco ofiary zostało przebite. Podsumowując. Próbowałem znaleźć jakikolwiek udokumentowany przypadek, gdy niedźwiedź ścisnął dorosłego człowieka tak, że ten umarł, jednak nie udało mi się znaleźć ani jednego. Sam Polajdys pisze również, że po przeanalizowaniu setek spraw i dokumentów na temat przyczyny śmierci, nigdy nie znalazł przypadku, gdzie śmierć ofiary nastąpiła w wyniku ściśnięcia jej przez niedźwiedzia. W wielu artykułach ich autorzy przypuszczali, że Karl zastrzelił niedźwiedzia, oparł strzelbę o drzewo i podszedł do zwierzęcia, które nadal żyło. Wszyscy myśliwi wiedzą, że po oddaniu strzału nadal należy trzymać broń przy sobie, a następnie podejść i dotknąć oka zwierzęcia lufą, aby sprawdzić, czy nadal żyje. Ciężko uwierzyć, że Karl zobaczył niedźwiedzia, strzelił do niego, oparł strzelbę o drzewo i poszedł 20 metrów, żeby sprawdzić, czy zwierzę żyje. Nawet jeśli niedźwiedź zaatakowałby myśliwego, to ten prawdopodobnie strzelałby do niego wiele razy, aby upewnić się, że ranne zwierzę nie żyje. W raporcie koronera stwierdzono, że Karol miał złamane żebro, które przebiło jego płuco. Na ciele nie było śladów ugryzień, tylko zadrapania. Niedźwiedź, który złapałby ofiarę, gryzłby ją i drapał pazurami. Poza tym, występujący na tym terenie niedźwiedź czarny nie jest aż tak duży, aby objąć człowieka co w takim razie stało się z myśliwym. Czy był to atak niedźwiedzia, czy też czegoś innego? Sprawa numer 4 Midi Rivers 75 lat. Zaginął 12 listopada 1945 roku. Middy Rivers mieszkał prawie całe swoje życie w okolicy Bennington. Mężczyzna uwielbiał spędzać czas na polowaniach, uwieniu ryb i każdą swoją wolną chwilę spędzał w lesie. W związku z tym, że znał okolice jak własną kieszeń, został przewodnikiem myśliwskim. 12 listopada 1945 roku Middy zabrał czterech myśliwych na polowanie na górę Glastonbury. Był to teren, na którym mężczyzna polował przez większość swojego życia i przemierzał te szlaki setki razy. Myśliwi spędzili tam cały dzień. W drodze powrotnej, 75-latek wyprzedził nieco swoją grupę i zniknął. Cała czwórka była przekonana, że spotkają się przy samochodach zaparkowanych przy drodze leśnej. Tak się jednak nie stało. Na miejsce wezwano szeryfa i rozpoczęto poszukiwania. Ratownicy przeszli razem z myśliwymi całą drogę od samochodów do miejsca, w którym polowali. Jedyne co udało się znaleźć, to jeden nabój, który leżał przy strumieniu płynącym wzdłuż szlaku. W artykułach prasowych możemy przeczytać, że prawdopodobnie Midi schylił się, żeby nabrać wody i wtedy nabój wypadł mu z kieszeni. Poszukiwacze nigdy nie znaleźli 75-latka, ani jego zapasów, strzelby, płaszcza czy kapelusza. Podsumowując, Midi był ostatnią osobą w Bennington, która powinna się zgubić na tym terenie. To, że nigdy nie został znaleziony, oznacza, że prawdopodobnie został z tego miejsca zabrany. Znalezienie naboju obok potoku może mieć jeszcze jedno wyjaśnienie. Medi wyprzedził grupę. Gdy znajdował się samotnie koło potoku, zobaczył coś, co sprawiło, że wyciągnął nabój i chciał załadować broń. Jednak zanim to zrobił, został obezwładniony i go upuścił. sprawa numer 5 Paula Jean Weldon 18 lat zaginęła 1 grudnia 1946 roku Paula Weldon była najstarszą z czterech córek znanego inżyniera przemysłowego architekta i projektanta Williama Weldena i jego żony Jean w 1946 roku Paula była studentką drugiego roku w Bennington College w North Bennington w stanie Vermont. Mieszkała w akademiku Dewey House, który istnieje do dziś. Pewnego dnia Weldon postanowiła przejść się szlakiem long trail, który znajdował się kilka kilometrów od kampusu. Dziewczyna próbowała namówić innych studentów, aby do niej dołączyli. Jednak wszyscy jej znajomi byli zajęci. Po zakończeniu zmiany w jadalni w Bennington College, Weldon wróciła do swojego pokoju i przebrała się w ubrania odpowiednie na popołudniowy spacer. Dziewczyna nie spakowała żadnych dodatkowych ubrań ani pieniędzy, bo zapewne nie spodziewała się, że będzie chodziła po nocy w lesie. Osiemnastolatkę podwiózł lokalny budowlaniec. Który mieszkał przy State Route 9. Dziewczyna wysiadła około 4 km od szlaku Long Trail. Nie wiadomo, czy resztę trasy pokonała pieszo, czy też ktoś ją podwiózł na początek szlaku. Ale będąc już na szlaku, Pola szła pod górę i spotkała grupę turystów, którzy schodzili w dół. Dziewczyna podeszła do nich i zadała im kilka pytań na temat trasy. Welden kontynuowała wędrówkę w kierunku północnym. Szlak na tym odcinku prowadził drogą znaną obecnie jako Harbor Road. Była na szlaku późnym popołudniem, a w grudniu dość szybko robiło się ciemno, więc mogła kontynuować drogę idąc ciemnym lasem. Przypuszczano, że musiała iść wzdłuż doliny Brook, chociaż nikt nie potwierdził, że ją tam widział. Jej współlokatorka zgłosiła zaginięcie dzień po tym, jak Pola udała się w góry, mając nadzieję, że wróci. Niestety, 18 -latka nigdy nie wróciła. Gdy rodzice dziewczyny dowiedzieli się o jej zaginięciu, pojechali na kampus i przebywali tam przez prawie dwa tygodnie, wspomagając ratowników podczas akcji poszukiwawczej. W ciągu 14 dni pojawiło się wiele fałszywych tropów i plotek. Krótko mówiąc, nie znaleziono niczego. Śledczym udało się odnaleźć kierowcę, który zawiózł pole pod swój dom, a także turystów, którzy widzieli dziewczynę około godziny 16 na szlaku. Pola zapytała ich, jak długo zajmie jej trasa na szczyt. Jeden z mężczyzn powiedział, że był trochę zaniepokojony, gdyż słońce zachodziło około 17 i zaczął padać lekki śnieg. Pierwszej nocy spadło około 6 cm białego puchu. Ratownicy przeszukiwali górę, aż pogoda zaczęła się pogarszać. Po dwóch tygodniach wszystkie operacje oddziałów Search and Rescue zostały zakończone. 26 maja 1947 roku ukazał się artykuł w Meriden Daily Journal. Opisywał on, że kolejne dwudniowe poszukiwania poli były prowadzone na obszarze 62 km2. Znalazła się w nim także taka informacja. Wśród miejsc przeczesywanych przez poszukiwaczy był obszar Bigford Hollow. Gdzie w sobotę wykryto silny zapach, który początkowo uważano za padlinę lub zapach ludzkiego ciała. Był to bagnisty teren w pobliżu Manchesteru. To właśnie tam słyszano krzyki młodej dziewczyny, które świadkowie zgłosili w noc zaginięcia Pauli. Śledczy otrzymali te zeznania zaraz po rozpoczęciu akcji poszukiwawczej. Przeszukano ten obszar wielokrotnie w grudniu 1946 roku. Niestety dwa dni spędzone ponownie na tym terenie nie przyniosły żadnych śladów. W poszukiwaniach Polly Weldon wzięły udział setki osób. Akcja ratunkowa była opisywana jako jedna z największych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w okolicy. Podsumowując, patrząc na wszystkie aspekty zaginięcia Polly Weldon, można przypuszczać, że została ona uprowadzona i zamordowana. W innym wypadku zostałaby już odnaleziona. Nigdy nie potwierdzono, aby dziewczyna chciała uciec i ułożyć sobie życie z dala od rodziny. Artykuł z 17 grudnia 1961 roku w Sunday Herald Zawierał wypowiedź funkcjonariuszy policji stanowej z Vermont. W artykule stwierdzono, że śledczy doszli do ostatecznych wniosków w sprawie Weldon. Pola albo zmarła gdzieś w pokrytych śniegiem lasa Glastonbury, albo została porwana i zabita. Pozostaje pytanie, jeśli została przeniesiona i zabita, to kto lub co ją przeniosło? Naturalnej wielkości człowiek miałby nie lada problem, aby nieść zwłoki z góry. Nie wspominając o tym, że musiałby to robić niezauważony. Jeśli słuchaliście innych materiałów na tym kanale, to wiecie, że wiele zaginionych osób, a zwłaszcza dzieci, znaleziono na terenach pokrytych bagnami i moczarami. Śledczy wyznali, że jeden ze świadków słyszał kobiecy krzyk dochodzący z bagnistego obszaru Bigford Hollow w noc, kiedy zaginęła Paula. Co przydarzyło się tej młodej kobiecie? Czy zgubiła się w nocy na szlaku i zmarła z wychłodzenia? Czy też została przez kogoś napadnięta i zamordowana? To wszystkie sprawy omówione w tym odcinku. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli chcecie wesprzeć jakąś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite lub Buy Coffee. lub udostępnić ten czy inny film na swoich portalach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.